Wróćmy do tego tematu. Sędzia bez togi wydawał wyrok i leżąc, tak? Jak to było? On bardzo w takiej dowolnej, takiej luźnej pozycji sobie leżał i w zasadzie to no, kpił sobie właśnie z pana Włodzimierza. I powiedział, że jak panu Włodzimierzowi się nie podoba, to co może zrobić? Może sobie jechać na Białoruś. Który to był rok? To była komuna? W tamtym roku było. To było w roku 2011. W 2011 chyba w czerwcu też. Nie za komuny w 1971, no tylko w 2011 roku sędziowie tak traktują ludzi. Ale nie było przy tym telewizji narodowej, nie było przy tym ludzi, którzy mogliby to sfilmować, nagrać. Ale tu jest, panowie, chciałbym dodać jeszcze, błąd. Chciałbym dodać taką rzecz, że pan Włodzimierz miał obrońcę z urzędu, który zupełnie nie orientował się w sytuacji, nie wiedział, czego ta rozprawa dotyczy. Panie Włodzimierzu, pan pokaże zdjęcie, jak jest, była broniona rzeka przed powodzią. Tutaj widzimy drzewa zwalone, porośnięte, czyli już zwalone i one tam sobie rosną przez dłuższy czas. I na tych drzewach podczas powodzi zatrzymują się te wszystkie rzeczy niesione przez rzekę i rzeka wzbiera. O, proszę bardzo, tutaj mamy też takie drzewo. I te drzewo, na czym polega ochrona nabrzeża, tak? Jak ten, jak to? Okocim Carlsberg się podjął. Okocim. Browar się podjął ochrony, to on miał te drzewa usuwać, a nie usuwał i pana zalało, tak? Browar miał po prostu dbać o należyte utrzymanie. Decyzją wodnoprawną był zobowiązany, więc takie drzewa to było karygodność. Który to był rok? To były lata od 96 do 2001 roku. Ja z tego koryta sam z dziećmi wyciągnąłem przeszło. A to jest pana koza, którą sztuk drzew. A to jest pana koza, którą panu zabrał kto? Nie. To jest po prostu kozioł, którego przywiozłem do Warszawy, do rządu, za rządów Buzka, jako symbol mądrości gabinetu rządowego. Aha, czyli przemawia pan znakami, jak starożytny prorok. I jeszcze pokażmy tutaj migawki, właśnie tutaj jest to zdjęcie, pan trzyma. To jest zdjęcie, jak pakują do nieprzystosowanego do przewozu zwierząt pojazdu podczas zajęcia komorniczego. Tak. To jest pańskie zwierzę, tak? Tak? Ciekawe, co obrońcy zwierząt na to. A tutaj jest to samo zdjęcie, tylko właśnie jest pokazane, że władza nasza, zbrojne ramię, przygląda się temu bezczynnie. Tak? Po prostu wtedy komornik przywłaszczył sobie 16 sztuk trzody chlewnej, jednego konia i do dziś dnia złodzieje nie zostali złapani. To my pozdrawiamy pana komornika. Jeszcze pokażcie, potrzymajcie panowie te zdjęcia. I co tam jeszcze mamy ciekawego? Tutaj na przyczepie tutaj coś na jest. Przykład na tej przyczepie prokuratura twierdzi, że jest 19 sztuk trzody chlewnej. A ile jest? Na tej przyczepie znajduje się 32 sztuki. Idzie to wyliczyć, ale po prostu ani prokuratura, ani sądy nie umieją liczyć i nie chcą policzyć tych sztuk, żeby wykryć złodziei. To my mamy zagadkę dla telewizów Telewizji Narodowej, żeby policzyli, ile na tej przyczepie jest zwierzątek, świnek takich sympatycznych i podzielili się w komentarzach przy tym filmie, ile państwo naliczyliście zwierzątek. I przechodzimy dalej, bo ta pomoc dla pana Knurowskiego została stworzona przez Solidarność Rolników Indywidualnych. Ilu ludzi się składało na haracz, który zapłacił pan Włodzimierz? Tutaj w akcji uczestniczyło kilkadziesiąt, około 70-80 osób. Mamy dokładny wykaz i teraz, ponieważ zakończyliśmy tą pomoc i okazała się ona skuteczna, dlatego problem zadłużenia i został rozwiązany i już gospodarstwo, ta ojcowizna Włodzimierza została po prostu uratowana. Panowie, jest tak, że to, co zrobiliście, jest bardzo ważne, bardzo dobre. Natomiast ja chcę was namówić do tego, żebyście stali się dziennikarzami. Dziennikarzami Telewizji Narodowej, dziennikarzami Nowego Ekranu, dziennikarzami założonych przez siebie własnych mediów. Przede wszystkim, bo oddolne inicjatywy są najskuteczniejsze, takie, nad którymi będziecie mieli kontrolę. Panowie, czy jest możliwe, że będziecie pojawiali na rozprawy sądowe, na przetargi, na zebrania Rady Gminy z kamerą?
No, uważam, że jest to możliwe. Zapraszamy pana doktora na Podkarpacie na takie szkolenie dla nas. No to ja was, kochani, przeszkolę, szanowni państwo, i to jest kolejny krok z tej całej afery, z tej całej sprawy pana Knurowskiego, który dzisiaj, przypomnijmy, jest pan w Sejmie, u pani rzecznik Lipowicz, która chce się pochwalić, że broni pana, tak? No tak, można powiedzieć, nagłośni moją sprawę, może to w jakiś sposób zmieni bieg tej sprawy. Natomiast przypomnijmy, że realna pomoc przyszła od tych dwóch dżentelmenów, za którymi stoi jeszcze kilkudziesięciu polskich rolników, polskich posiadaczy, drobnych, bo drobnych, ale silnych. I szanowni państwo, mamy dzisiaj kolejny etap rewolucji informacyjnej w Polsce. Ci panowie będą zaopatrzą się i przeszkolą, i będą dziennikarzami, i będą robili porządek u siebie w Podkarpaciu, będą cywilizowali ten dziki aparat ucisku. Czy można nazwać tych ludzi, którzy skrzywdzili pana Knurowskiego, dzikim aparatem ucisku? Jak pan myśli? Ja uważam, że to są ludzie, po pierwsze, bez serca, dla których człowiek w ogóle nic nie znaczy. Po drugie, trudno ich nazwać Polakami. Oni nie wiem, czym się kierują, a więc no, uciskają, zamiast wspierać, zamiast służyć, zamiast pomagać ludziom, dbać o nich, to gnębią ich i nas uciskają. Ja uważam, że istnieje jakiś ogólny taki upadek wartości, zwłaszcza wartości moralnych, jak i w ogóle nawet zwykłej przyzwoitości, i w pogoni za zyskiem, za sławą, za różnymi innymi dobrami ludzie stają się bezwzględni. Przewartościowało się to wszystko. To, co było kiedyś dobre, to przestało być dobre i śmieszne czasami. Ja uważam, że wróciły czasy, można powiedzieć, wojenne. Że tu coraz więcej Polaków staje się Volksdeutschami, tak zwanymi jak podczas wojny. Że oni nie służą swojemu narodowi, tylko obcemu kapitałowi. Mogę tylko jeszcze jedno powiedzieć, że na tym zdjęciu jest zatarasowana koryto rzeki, które po prostu ten zator spowodował 5 powodzi i straty 7 milionów złotych szkód w dwóch wsiach. I za tym też stoi Carlsberg Okocim. No, widzimy pana Knurowskiego, który stoi na tym zatorze. No rzeczywiście, to jest taki bałagan. Tutaj te pobrzeże rzeki jest zanieczyszczone, jakaś lodówka tu płynie. Co to jest to co to jest? No nie wiem, co to jest, jakaś paczka czy coś, ale butelki, po prostu śmieci, ale w grę wchodzą te drzewa duże, grube, które po prostu zatarasowały koryto rzeki i nie było drożności. Nikt wystąpiło 5 powodzi w jednym roku. Strat 7 milionów. To jest wszystko udokumentowane przeze mnie. Ten dramat pokazuje też, że sytuacja nie jest taka beznadziejna, ponieważ ta ostatnia nasza akcja pokazuje też, że jest naprawdę bardzo dużo ludzi dobrej woli, gotowych. Którzy chcą, żeby w kraju był porządek, żeby rzeki płynęły jak należy. Dokładnie. I tutaj właśnie my, spotykając się w tej scenerii na ulicy Miedzianej, rzucając okiem kamery na nowoczesne wieżowce, takie, które miały nas, Polaków, wprowadzić w XXI wiek, my o tym mówimy i Telewizja Narodowa, mam nadzieję, że będzie przyczynkiem do tego, że na Podkarpaciu coś zmieni się na lepsze. Z ulicy Mokotowskiej w Warszawie materiał realizował